Drogie ukochane, cudowne kobiety. Chcę wam powiedzieć, że dostrzegłem taką pewną dziwną zasadę, że to, co nam ułatwia osiąganie celów krótkoterminowych, bardzo często uniemożliwia nam osiąganie celów długofalowych. I jeżeli na przykład wsiadam do tramwaju, żeby pojechać do sklepu, to tramwaj jest cudownym środkiem transportu na krótki odcinek, natomiast zupełnie się nie nadaje na wyjazd na dwutygodniowe wakacje. Potrzebny jest inny środek transportu. Po tym nieszczególnie mądrym przykładzie przechodzimy do tematu. To znaczy, tematem jest, że jeżeli planujesz w swoim życiu złączyć się z księciem z bajki i prowadzić długie, szczęśliwe życie, produkując całą masę książąt, to dążenie do krótkotrwałych przyjemności nie jest najlepszym pomysłem, gdyż może odciągać cię od celu głównego. To znaczy, jeżeli spotkałaś księcia z bajki lub kandydata na takowego, to nie jest rozsądne, żebyś traktowała go podobnie, jak traktuje się kumpli. Czyli nie opowiada mu się najbardziej ordynarny kawałów po siódmym piwie i ogórkach z czosnkiem, ponieważ jest to niezwykle miłe, szczególnie jak się odbije, jak się beknie i się pachnie tym czosnkiem. Jest to niezwykle miłe. Natomiast może się okazać, że książę z bajki jest przeciwieństwem Shreka. I ta bajka o Shreku ma taką głębszą wymowę, że jeżeli jesteś Fiona i Fioną chcesz zostać, to się zachowuj jak ze Shrekiem. Natomiast jeżeli chcesz, żeby on nie zachowywał się jak gbur, to ty pokaż, że twoim celem jest wysoki poziom, a nie ten najniższy. Nie wiem, czy powiedziałem to w sposób wystarczająco dosadny i taki, żeby to było łatwe do zrozumienia. To znaczy, jeżeli chcesz się dobrze bawić, to niewątpliwie możesz to uczynić. Natomiast jeżeli chcesz się dobrze bawić i poznać księcia z bajki, to jedno wyklucza drugie. Dlatego, jeżeli polujesz na księcia z bajki, to cały czas udawaj księżniczkę, żeby się nie zdarzyło coś takiego, że podejdzie do ciebie kumpel, walnie cię w plery i powie: co, Zośka, co dzisiaj, idziemy wymienić oddechy? Wystarczy.